Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashibu i jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Darkness Dungeon. A no i jak widzicie, mamy dużo osób chorych, bo aż 4. I przydałoby się je podleczyć. Przydałoby się podleczyć je do tego stopnia. Teoretycznie mamy 4 miejsca. Czyli tak, leczymy tasiemca, letarg. No to nam w sumie nic nie da, no. Znany oszust. Nie, musielibyśmy ich tutaj jeszcze podleczyć, no ale nie możemy tego zrobić. A więc niestety... redukcję stresu może komuś załatwimy. Nie, też się nie opłaca. No to zobaczmy, czy możemy kowala rozwinąć. Nie możemy kowala, ale możemy rozwinąć płatnerza. Z czego na pewno skorzystamy. I ulepszymy pancerz. Wszystkim osobom, które będą szły teraz na ekspedycję. O, już mamy tylko 10 tysięcy. Czyli trzeba trochę ostrożnie z pieniędzmi. No i tak. W sumie zostało nam 8 tysięcy z tego, jak poprzednie 3 rajdy poszły nam bardzo dobrze. Łowczy. Ogar. Krwawienie. Redukcja stresu, leczenie. I stun. Co ty jeszcze masz? Ugryzienie. O, to jest dobra umiejętność. W sumie wiecie co, weźmiemy go. Weźmiemy go, bo on będzie tutaj takim dodatkiem. Dodatkiem dla naszego zespołu. Ale chciałbym, żeby miał tą umiejętność. Ugryzienie. Ona atakuje wszystkie 4 sloty. I nakłada Bleeda. Może być dobry. Może być to dobre rozwiązanie. Tu mam coś ciekawego? Nie. Gdyby tak ulepszyć ją? Ulepszmy trochę. Możemy. Mamy surowce. Stać nas. Co my tu mamy? Oj, tu już byliśmy z tymi zakażonymi trupami. Się bawiliśmy. O, celność krytyczna, ale uniki w dół. No to niezbyt. Tutaj co mamy? 20 łagodzenia stresu czas obozowania. O nie, dobrze to wygląda. Tutaj musimy iść w takim razie. Nie wygląda to najlepiej też, bo... nie mamy zbytnio heala. No, nie mamy healera. Czy możemy healera jakiegoś nabyć tutaj? O, nie, w wodzie. Tu był? Nie, nie było. Chociaż w sumie możemy wziąć zwiadowcę jako healera. No. Właśnie. Bitewne opatrunki. I tą umiejętność jemu będziemy wykorzystywać. Czyli tak, tu będziemy mieli heala. I weźmy... tak. No, zróbmy w ten sposób. No i naszym najlepszym tankiem tu będzie w tym momencie... zdejmij wszystkie sorty według... będzie nasz barbarzyńca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tobie możemy dać co? Był tu jakiś item, który zwiększał... aha, no wywołanie krwawienia. Moment, tak. Może wpierw zróbmy ostatnią postać. 30 dobiegłości leczniczych i 15. Ty będziesz naszym nadzornym medykiem. Tobie byśmy mogli dać... może w sumie tobie zamiast...
Tych uników damy obrażenia do walki wręcz. To jest do celności, a to jest do obrażeń. Ojej, jakby to zrobić. Jakby to zrobić tak mądrze. Tobie na pewno dam do rozpoznania. Bo rozpoznanie jest bardzo ważną rzeczą. Egomania. Aha. O, nienawiść do potworów i nienawiść do bestii. Bardzo dobre perki dwa. I dam na przykład mu blokadę na przesunięcie. To by się przydało. Oj, to by się przydało, żebyśmy tutaj mogli dać coś do obrażeń. Gdzie my idziemy w ogóle? No, gdzie my będziemy szli? Na norowisko. No, na norowisku tu nadrealnych raczej nie spotkamy. Ale będą bestie. Ale nie, bo to jest zmniejszył. Aj, dobra, damy mu uników więcej. I na przykład... A ja na przykład książeczkę mu dam, tam będzie miał sobie notatniczek. Teraz tak, tutaj... I bym chciał... Zamiast flary to będzie medyk polowy. Możesz go używać tylko jeżeli jesteś na ostatnich dwóch pozycjach, okej. Tutaj mamy bombę. Tu mamy... Tak, tu mamy tak. Okej, powinno być dobrze. Chociaż może pójdziemy tutaj. Wyłącznie kuszniczka, 1% krytycznych. No tu nie zrobiliśmy nic. Ryba z nogami, przekonaj się na co stać nową plagę. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy na ryby z nogami. Nie uśmiecha mi się to bardzo, ale... I mam teraz też kości dla psa. I no, to jest dodatek, który będzie mógł tutaj boostować właśnie naszego wabiszczura. Boże, nie wabiszczura, tylko naszego gościa od zwierząt. No i weźmy lecznicze zioła. Razy dwa. Dobra, i ruszamy na przygodę. Nie ma na co czekać. Trochę niestety zaczyna nam brakować osób do tych niskich poziomów wypraw. I no... Nie najlepiej to wygląda. Dobrze, mamy tutaj tak. Tu mamy tak naprawdę same dobre rzeczy. Może zróbmy tak. Ile mamy rozbrojenie? Każdy ma 80%. Nie, ładnie, dobra, miałaś farta. Aha, i zabrałaś to dla siebie. O ty małpa, ty. Ona ma kleptomanię. Skłonąć do kradzieży. Kurczę, musimy kleptomanię zacząć leczyć, nie, bo... Kleptomania jest naprawdę utrudniającym życie perkiem. Niestety. Niestety, co my tu mamy? O, takie same nagolennice zamiast jak mieliśmy tam. O, nie daliśmy rady. Okej. I mamy takie robaczki. No i zobaczymy, z czym to się je, bo nigdy z nimi nie walczyłem. Widziałem tylko jak moja z nimi walczyła raz, to było śmieszne. Śmieszne dlatego, że tak dostawała Ciry. Teraz tak, na pewno trzeba zabić szamana. Leczymy się. I teraz tak. Ogara puśćmy, nie. Ugryzienie. Nakładamy staki na tego z tyłu. I szarża. No. Jeszcze jedna taka... O, gardłowy chłód. No, trochę dużo stresu widzę nakładają. I duża redukcja buffów. Duża, bardzo duża redukcja buffów tu jest. Okej, ty się ulecz. Tu nie możemy narzucić kolejnego staka. Dobrze, pozbyliśmy się debuffa.
I obydwu. Ładnie. Osłabienie. O, czyżby oni nakładali osłabienie co róż? Jeżeli tak, to naprawdę może być ciekawie. Tu nic nie ma. Cofamy się. Teraz nie będziemy używali też pochodni. Widzę, redukcja stresu będzie bardzo ciekawa w tym miejscu. Do głównej sali. Tam są później dwa obiekty. Głód. Tak, zjedzcie coś. Zjedzcie. Oczywiście. No. Raz, raz. Pamiątki, trochę herbów. Zawartość jest nasza, 200 zł. No nie najlepiej tak to wygląda, no ale... Bitwa w sali ze skarbem. Fala stresu. Aha. Krytyczny, dobrze, redukcja stresu. Każdy krytyczny to jest redukcja stresu, o tym trzeba pamiętać. Okej, okay, jeden unik. Ile on ma? No, jakbyśmy weszli tym, to... To moglibyśmy go zabić, nawet jeżeli by go poison dobił, więc w sumie wyszło tak, jak powinno. Jaką oni mają odporność na krwawienie? 50%, no to... W sumie nie wiedziałem, że oni taką dużą redukcję mają na to. Ładnie. Zdjęty i zostały tak naprawdę tylko dwa. No, dobrze, buff. Ci tutaj się będą buffować. Więc trzeba jak najszybciej się zająć tymi. Możemy się tutaj też trochę podleczyć, jeżeli nie mamy już nic do roboty na tylnych pozycjach. No i na pewno musimy się zacząć leczyć tutaj. Oni bardzo dużo biją, jakby nie patrzeć. Po 7-8 to jest naprawdę dużo więcej niż można by tutaj... Bestia i naznaczony, nie, są nadrealne. Jeżeli to są nadrealni, to tak naprawdę tutaj bardzo dobrze sprawdzałby się nasz okultysta. Bo okultysta ma buffy do takich właśnie drobiazgów tutaj. Okej, okay, wszedł stun. Drugi zabity. Leczenie. Musimy leczyć. Trzymać wysoki poziom usług świadczonych przez naszych medyków. Jeszcze raz stun. Tym razem odporność. Ile ona ma debuffów tu? No, na razie już... Aha. Na oślep. Na oślep trafił. I dobra, bijmy się tak. O, no nie wygląda to najlepiej. Jeżeli mam być szczery, to naprawdę to nie wygląda dobrze. Weźmy na przykład jeszcze... Bandaże wyrzućmy, bo bandaże są klasowe. Dla... Aha, otwarta skrzynia. Zawsze warto sprawdzić, czy jest open chest, czy chest. Bo jeżeli skrzynia byłaby zamknięta, no to tak, dobra, to okej, to trzeba się forsować, ale... Jeżeli jest otwarta, to... Po co? W sumie dajmy mu... Aha, nie możemy. Okej, lecimy dalej. Kolejny pokój. Niby to są tylko dwie walki, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Mapa. Aha, no czyli nawet w sumie...
Ale oni bardzo duży damage mają. To jest... Hmm. 4 do 7. No, trzeba będzie chyba takich betować. Ze wgłębin tu 6 ma. Jeżeli dobrze rzucimy... Nie, ogólnie, jeżeli nasz poison trafi, to powinniśmy go zabić. Dobrze, on jest martwy w tym momencie. Tutaj krytyczny. Debuff na siebie. Dostał ten drugi niestety. O, niedobrze. No to tak, heal. Krytyczne leczenie za 8, bardzo dobrze. To jest tak czy siak tylko wyrównanie tego, co dostaliśmy, no ale... O Jezu, ile oni mają celności. Oni mają niską, niskie uniki, ale dużą szybkość. Tutaj nam doszedł krytyczny też z leczenia. Więc to wystarczy, że się rzucił i już było, tak jak trzeba. No i już jest martwy. Bo go wykończy bleed, także dobrze by było, jakby teraz jechały oba stuny. Oba hile nasze. O, właśnie. No i... Jeszcze też siebie dodatkowo przypływem adrenaliny. Czyli ile mogliśmy tak naprawdę, to się wyleczyliśmy teraz. No. Teraz tu byśmy mogli zrobić tak, że... Bitwa z pomieszczeniem ze skarbem. Zawartość worka. Teraz tu będziemy mieli jedną walkę. Kurczę, kolejny ten. Ja! Kolejny pełzak. Obaj zarażeni. Piesek nie dał teraz ognia. No dobrze. Wchodzimy tak z widą. I okej. Okay. On jest martwy. Ten jest prawie martwy. Następnej rundy już nie przeżyje. Teraz zostaną tylko ci dwaj. No i to już nie będzie problem. My oczywiście używając tego zmniejszamy sobie uniki bardzo. Także... To jest też taki obusieczny miecz. O, krytyczny za 11, bardzo mocny. I teraz tylko ślimoka zabić. Bardzo dobrze. No i ładnie. Dwie rundki. Jeszcze mieliśmy mieć stuna. A okazało się, że go nie będzie. Bo nie dożył dwóch rund. Nasz oponent. Głodni, to się najedzcie. Gasimy pochodnie. Mapa. Okej, robimy tak, podkręcamy żarówkę. Leczymy. Wchodzimy. No. No i dobrze, zaskoczeni są. Czyli tak jak to być powinno w tym momencie. Czyli tak, nakładamy poison. Nakładamy bleedy. Zabijamy tego z tyłu. Tutaj też już bleed go wykończy. Ładnie. Jeden, dwóch bleedem w sumie wykończyliśmy. I innymi dodatkami takimi. Ten już też jest martwy, więc został tylko jeden. Faktycznie. Dobrze, daj mu buffa, jak on już tak będzie trupem. No i teraz wchodzimy już w pure DP i tyle. Nie będziemy się niczym szczypać. Opary na zwiększenie obrażeń dla kusznika. 3 na oślep. Może stun wejdzie? No, dobrze. No to już w ogóle ekstra. I teraz tak. Shrapnel.
W sumie i shrapnel i ten daje podobny efekt, więc... Tu mamy 5 do 9,90% szans na trafienie, a tu 2 do 4, no to... Krytyczny. Bardzo ładnie krytyczny nam dopasował. Teraz tak, co to jest? Gigantyczna ostryga. Nie. Może łopatą ją trzeba podważyć. Łopatą. Dobrze. 20% szansy do wywołania zarazy. To jest przedmiot, który by nam się przydał. Bo to jest przedmiot, który będzie mógł nosić właśnie nasz siewca zarazę. Jest to jeden z niewielu itemów chyba takich. Bo do tej pory takich nie znaleźliśmy po prostu. No, pieniędzy trochę mało wynieśliśmy niestety z tej pielgrzymki. W nieznany, ale no nawet dosyć dużo tutaj pamiątek, więc... Wszystko się trochę zrównoważyło. Najbardziej chodziło też o poziom postaci. Niestety stresu bardzo dużo złapaliśmy. Przynajmniej Roard. Okej, okay, krwawienie, redukcja i siepacz. Krytyki do walki wręcz. Czy to takie dobre, to... Nie wiem. Dobrze, wyleczyliśmy letarga i tasiemca. Ale w tym miejscu moim liter. Dziękuję wam za uwagę. Op, i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!